Witam serdecznie, z nami zwycięzca kolejnego pojedynku, Paweł Olszewski, witaj. Witam wszystkich. No zawodnik chyba dość twardy. Oczywiście, że tak. Jak wiadomo, już jest to zawodnik, który ma jakieś doświadczenie na zawodowym ringu. To był mój debiut. Wcześniej startowałem na mniejszych imprezach. Alma lub zawody wojskowe, MMA. Także na pewno był to zawodnik lepiej doświadczony, z lepszymi statystykami. Ale twoje te potężne kopnięcia osłabiły tą jego nogę, widać to już było. Tak, zauważyłem. Już po pierwszej rundzie zawodnik zmienił pozycję. Aczkolwiek na treningu ćwiczyliśmy dużo tych kopnięć właśnie na wysokości łydki i przyniosły efekt. Mhm. No tutaj też publiczność, która ci kibicowała, naprawdę na medal się spisała. Tak, bardzo jestem za to wdzięczny. Oczywiście doping wspierał mnie duchowo, dodał mi sił. Przyjechał tu mój brat z Radomia. Za to bardzo serdecznie, brat i siostra, za bardzo serdecznie im dziękuję. No wspaniały, doping wspaniały. Tutaj mieszkam w Siedlcach, pochodzę z Radomia. Także myślę, że publiczność tutaj z Siedlec też się dołożyła i miejscowa. Super. Powiedz mi, czy gdzieś jeszcze masz zakontraktowane jakieś walki w najbliższym czasie? To znaczy, nigdy nie byłem takim zawodnikiem zawodowym na pełen etat, tak? Mhm. Jest to moja pasja, bawię się tym. Nie wiążę z tym jakiejś tam dalekiej przyszłości. Robię to po prostu z czystej satysfakcji, hobby. Wiadomo, mam pracę, obowiązki. Też muszę poświęcić temu dużo czasu. I ciężko jest czasem znaleźć ten czas na treningi. Aczkolwiek tutaj przyłożyłem się. Obiecałem trenerowi, że wygram. Słowa dotrzymałem. Cieszę się bardzo. No i ta twoja zabawa tutaj, widzę, że przyniosła też radość innym. Tak, to właśnie to, o czym mówiłem, to był mój brat. Tak się cieszył chyba bardziej niż ja. Naprawdę fajnie. Cieszę się bardzo. No to ja ze swojej strony dziękuję ci ślicznie. Będziemy gdzieś tam śledzić twoje koleje losu. Może jednak gdzieś tam będziemy cię mogli obejrzeć w niedługim czasie. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich. Dzięki.